wygrał ostatnio kilka bardzo ważnych spotkań, zdobył singlu, a nie Lucjan Błaszczyk, który przez praktycznie rzecz biorąc... W tej chwili Bungie wyprzedza ludzką jedną pozycję, jest w tej chwili 48, Lucjan natomiast 49. On wygrywał z dobrymi zawodnikami, z zawodnikami, którzy mają nazwy, bo Wagner już w tej chwili nie grając w proturach, w innych imprezach, i 3-1, tylko wówczas tam nie doszło do tego spotkania. Liu, który wówczas w fuldzie przegrał ze Szwedem, żeby zagrał z innym Chińczykiem, Mangsi. Dokładnie, to z serwisem mianowym Waldnera. Jeżeli będzie potrafił dobrze odebrać serwis, wybronić pierwsza... ...go zaskoczy. Który z nich ma tych serwisów nieczytelnych więcej? Teraz szansa dla Wangie. Serwis Jana Ove Waldnera. Czy będzie Wangie w stanie znaleźć taką... Ogromne ku... Nie trafia z bardzo dogodnej pozycji. Lepsze backendy, chociażby znakomite top spin backend, kontynuacja backendem. A, no historia ta... tego jest historią ciekawą, dlatego że zdarzyło w tym barze, gdzie to się wydarzyło, byli razem. Całą aferę rozpętał apel. I to jest, tak jak Państwu mówiliśmy, objaw wielkiej irytacji w Dortmundzie Mistrzostw Świata w 1989 roku i mecz Waldnera. Bardzo pasywnie blokuje, utrzymuje piłkę na stole, czeka na błędy. Jak kiedy jeszcze Waldner jest blisko stołu, to szanse jego na zwycięstwo na pewno wzrasta. Żółta zrobiło się wówczas w tej sali, gdzie grali ping-pongiści, para królewska. To jest właśnie to. Tego spotkanie zacznie się wydłużać. Jeżeli będziemy mieli 4. i 5. seta, to wiedzmy też o tym, że Waldi, tak jak mówiliśmy już na początku, nie jest przygotowany fizycznie do tego, aby rozgrywać długie mecze, a w związku z tym myślę, że... ...wiące znaczenie, że nie można do tego dojść. Ale wracając wtedy do tego, nie udało mu się do tych atem, nie udało mu się... Szeroko, bardzo aktywne przebicie i próbować wyblokować ten pierwszy topspin, bo ten pierwszy topspin grany z aktywnego przebicia na koniec stołu będzie bardziej czytelny, będzie łatwiejszy do wyblokowania. I pamiętam, że po ostatnim zagraniu walczył z podobnym chwytem marketingowym. Cóż znaczyłaby drużyna Fuldy bez tego zawodnika? Komu cokolwiek mówiłby takie nazwiska jak Wang Shi, który niedawno przyjechał z Chin? Jak spotkaliśmy się jakiś czas później, miesiąc czy dwa, po tym pytałem go o tym, jak sobie poradził, no powiedział, że większość tylko i wyłącznie na drugą stronę, bo jest pewien tego, że jego blok jest... Fuldzie mówi, że Waldi przyjeżdża tylko na mecze, że teoretycznie rzecz biorąc powinien trenować w Sztokholmie, ale z drugiej strony to tak myślę, efektowny tenis stołowy. I ileż to razy potrafiły, mimo że on nie jest mistrzem pokazówek, on nie lubi pokazówek, on musiał naprawdę dostawać bardzo wielkie pieniądze, żeby grać w pokazówkach, bo on po prostu grając w ping-ponga nie umie się wygłupiać. Jednak piłka nie trafia na stół. Także ma tych serwisów bardzo wiele. Szczęśliwy jest serwis Wagnera. Świetnie. Piłka setowa dla Wang Zhengqi. Nie prawda. Szans. Ciągle równowaga. Wang ma dobrą głowę w tej chwili, że jest w stanie odważyć się na takie zagranie. Teraz powinno być decydujące uderzenie, ale... To jest najsłabsze strony rywala. Myślę, że po to wziął czas Jan Ove Waldner. Waldnera Szwed zdobywa punkty. Ważne, aby racona, ale jest to sytuacja trudna. Och, Zhengqi będzie miał pokonanego Waldnera. Znakomicie, Wangie po... W pierwszych dwóch przegranych setach wygrywa jednak spotkanie z Janem Ove Waldnerem 3-2, zdobywając pierwszy punkt dla drużyny z Grodziska Mazowieckiego. Tomek, czy nie odnosisz wrażenia, że to jest najważniejsze zwycięstwo w karierze Wangiego w tej chwili? Na tym etapie, mimo że jest w czołowej 50 na świecie, to jednak pokonać Jana Ove Waldnera, każdy ping-pongista chce coś takiego mieć.